Najtańsze, najbezpieczniejsze, najlepsze końce dostępne na polskim rynku do kupienia przez SMS Pay Card czy przelew tylko i wyłącznie u końców24.pl. Serdecznie polecam, Nexion. Siemanko, z tej strony Nexion, witam się z wami serdecznie w kolejnym otwieraniu paczek na moim kanale. Jest to oczywiście otwieranie na PlayStation 4. No i cóż, mamy teraz jakiś chiński, kozi, ciul wie jaki nowy rok. Ale z tej okazji są paczki. W związku z czym EA nam wypuściło 20 paczek. Dzisiaj sobie otworzymy 10 i w następnym otwieraniu będzie kolejne 10. Aż 20 paczek za 15 tysięcy, gdzie jest dwa razy więcej kart niż w złotej paczce premium, no przez co cena jest też dwa razy większa. I jedna dodatkowa karta rzadka, tak super! Zabiera 24 karty zawodników i karty jednorazowe, co najmniej 20 złotych, w tym 7 rzadkich, więc miejmy nadzieję, że coś się tam dobrego trafi. No i otwórzmy sobie pierwszą paczkę i zobaczmy, czy tam się znajdzie cokolwiek dobrego. Tak na dobry początek pominiemy, pyk, i tak, mamy Kelaba. I w sumie to tyle. Ostatnio sobie trafiłem tak randomowo, jak sobie otwierałem paczki w trakcie meczu Ligi Mistrzów, gdzie Chelsea grała z PSG, to tak sobie randomowo trzymałem telefon i mimochodem sobie otwierałem paczkę i trafiłem sobie Busquetsa. Informa, który niestety, Informa albo Second Informa, nie mam pojęcia. W każdym razie był on niestety wart tylko i wyłącznie 50 tysięcy, no szkoda naprawdę. Di Natale, no gdybyś był wart tyle co FIFA temu, gdybyś miał takie statystyki co FIFA temu, bądź też dwie, to by było super. A tak, to jest co najmniej przeciętnie i to tak mocno przeciętnie. Dobra, nie poddajemy się, otwieramy sobie kolejne paczki, zostało nam w końcu jeszcze 8 na dziś, więc a nuż widelec się tam trafi coś dobrego i halo, halo, zerknijmy do środeczka. The Fool, okej, czyli to nie jest coś, na co ja tutaj liczyłem. Mamy Vanderbilta, Diufa, Defu i dupa. Dobra, to sobie możemy wysłać do klubu, bo to się zawsze przydaje. Style gry też, czemu by nie. O, Davis, czyli zawodnik, którego mam w Fantasy Ultimate w drużynie, więc no, może być też ciekawie. Dobra, kolejna paczka za 15 tysięcy. I halo, raz, dwa, trzy, pyk. I no, Hazard, naprawdę, no super, trafiliśmy Hazard. O, chociaż nie, chwila, przetransferowany Elia. A ile ty przetransferowany Elia możesz być wart? Chociaż pewnie, no właśnie, niezbyt szałowo ze względu na to, iż gdyż ponieważ nie masz już tych swoich 5 gwiazdek sztuczek. Chyba tak mi się wydaje, że coś właśnie Elia teraz nie ma w tej chwili. Nie wiem, nie grałem Elią szczerze powiedziawszy, więc no nie będę tutaj się wypowiadał na ten temat. Dobra, jeszcze sobie tego zawodnika też na listę transferową, wygląda nawet w miarę okej. Wow, 2000... Lol, to tak się da? Czemu tego... Dziwnie. Dziwnie, bardzo dziwnie, ale no cóż, no dobra, nie będę narzekał. Dobra, tyle gry też sobie podeślemy do klubu, czemu by nie? I w sumie to tyle, dobra. Na razie nie trafiliśmy żadnej szałowej karty, na pewno żadnej czarnej. A jest teraz Messi, czajcie to, że jest Messi do trafienia, to jest naprawdę masakra. Nie trafiliśmy jeszcze żadnej szałowej karty, no ale Matie, no kurna, mówię Messi, nie trafia się Barcelona, ale jest to tylko i wyłącznie Matie. Szluk time, ale no nie, nie, jest to kolega Adzioka, ale nie. Niestety, nie jest to ta karta z Barcelony, którą bym chciał tutaj ujrzeć. Dobra. Kolejna paczka za 15 tysięcy, jeszcze 5 do końca i zerknijmy, pominiemy, no znowu ba, znowu trafiliśmy dębę ba. Fuck, no nie na takie karty tutaj liczyłem, zdecydowanie. Dobra, never mind. Kolejne paczuszki, może przyniosą nam jakieś lepsze karty. W ogóle dajcie znać, ostatnio na fanpage'u dosyć sporo do mnie przysyłacie zdjęć, że trafiacie dobre karty, co naprawdę no chyba tylko i wyłącznie pozostaje się cieszyć, że wam się trafiają jakieś dobre karty, no niestety mi po raz kolejny wielkie... No nie będę tutaj wyrażał się wulgarnie, ale wielkie gówno za przeproszeniem. Fajnie, że wam się coś trafia, no bo mi jak widać niestety nie. Dobra, trzy paczki do końca i może w tej się coś trafi, chociaż szczerze to... No nie liczę tutaj nic szałowego, bo szczęścia w paczkach jako tako to takiego ogromnego nie mam. Owszem, trafiłem ostatnio... Jaja Ture, Man of the Matcha. Którego dalej nie sprzedałem, którego dalej nie ma sobie drużynie. Wow, chwila, ten srebrny jest coś fajnie wart, przepraszam. Dobra, czyli super, dobra, trafiliśmy sobie jakiegoś fajnie wartego srebrnego. Właśnie tak coś chciałem sobie z ciekawości zobaczyć. CLS na LO to jest praktycznie bezwartościowe. No dobra, no trafiliśmy jakąś srebrną kartę, która jest coś warta, ale nic poza tym. Ostatnie dwie paczki i oby coś nam przyniosło dobrego w tych paczkach. Cokolwiek dance. 82 overalla jest, ale poza tym to nic.
naprawdę, no to jest aż lipa, po prostu, że się nam trafiają takie beznadziejne te karty. Bo no, nic wartego nawet, nie wiem, 10k tutaj nie było, niestety. Dobra, ostatnia paczka, nie będę patrzył i może tam się coś trafi dobrego. Ostatni raz, gdy nie patrzyłem, trafiłem i nie stę, więc może teraz będzie coś dobrego. Dobra, raz, dwa, trzy, pyk! I co to jest? Pepe, Burak Yilmaz, Pereira, może jakiś tej lub pikaciki, chwila, kondycję sobie zawsze wyślemy, kondycja zawsze spoczy. Tym bardziej, że teraz się nam trafiło jej całkiem spoko, całkiem sporo, przepraszam. Stroje Ekwadoru i nic, po prostu, całkowicie, tak zero i to tak masakrycznie nic, no ja pierniczę, naprawdę, no poszło mi się 150 tysięcy monet walić, o tak, o, i gówno się trafiło, niestety. W każdym razie dajcie znać, może wy w paczkach trafiliście coś w tych paczkach z kozłem, nie mam pojęcia o co chodzi, może to jest chyba jakiś kozi nowy rok, nie wiem, trzeba kozę sobie kupić, świętować, kozie mleko pić, kozie serce, bądź coś w tym stylu. Ja się z wami żegnam, dajcie znać, może wy coś trafiliście w tych paczkach dobrego, no ja niestety, jak widzieliście, zresztą nic. Na razie, cześć!